zbrodni rosyjskiej jest podziałem narodu polskiego. Że badaniem zbrodni rosyjskiej jest rzecz niedopuszczalna. A do tego jeszcze z przykrością okazuje się, że są tacy posłowie, posłanki, które się w tej sprawie śmieją. To pokazuje istotę rzeczy, z którą mamy do czynienia. Mówię o tym dlatego, że powtarzam jeszcze raz. To, co powiedział pan Kosiniak-Kamysz, to, co powiedział pan Tomczyk, to jest... Tak, ma pani rację, ministrowie obaj. Zgadza się. To tak, ja w tej sprawie zachowuję się tak, jak się powinno zachowywać. Oni nie. Otóż to tak, jak oni się zachowają w sensie merytorycznym, to jest rzecz nieprawdopodobna. Nie ma takiej sytuacji poza tym, jak Rosjanie zachowywali się w sprawie zbrodni katyńskiej. Nie ma takiego porównania poza zbrodnią katyńską. Tak, wtedy przez kilkadziesiąt lat wsadzano ludzi do więzienia za to, że powiedzieli, że to Rosjanie zamordowali Polaków. Tak. W roku 1968 w więzieniu nawet spotkałem się z 17-letnim człowiekiem, który dostał 3 lata za to, że napisał, że Katyń to była zbrodnia rosyjska. Otóż wy dzisiaj chcecie zrobić dokładnie to samo. To jest rzecz i apeluję do was jako do Polaków. Zastanówcie się nad tym. Zastanówcie się nad tym, czy taka skala kłamstw może być dopuszczalna. Może warto przypomnieć, że w roku 2022, w kwietniu roku 2022, szef Ministerstwa Obrony Stanów Zjednoczonych, będący w Polsce, przekazał jednoznacznie swoje stanowisko, że pan prezydent Kaczyński i cała elita narodowa lecząca w samolocie numer 101 została zamordowana przez Putina. Możecie to wysłuchać w Radio Wnet, bo dzisiaj jest to wszędzie dopuszczalne. Człowiek, który ma największą kompetencję informacyjną w stosunku do was wszystkich. I nie mówi kłamstw. I powiedziałem raz jeszcze, minister obrony narodowej pana prezydenta Trumpa. Człowiek, który ma pewną informację, ale nie tylko. Warto pamiętać, że także premier Rzeczpospolitej Polskiej w roku 2022 jednoznacznie stwierdził, że raport, który został przez nas dokonany, jest jedynym prawidłowym i zgodnym z prawdą raportem i dokumentem Rzeczpospolitej. Ale nie tylko on. Sejm tutaj w grudniu 2022 roku też jednoznacznie stwierdził, że to Putin zamordował prezydenta. Nie chcecie tego słuchać, ale może w takim razie pan minister sprawiedliwości wysłucha decyzji sądu warszawskiego z roku 2022, który to sąd jednoznacznie stwierdził, że trzeba aresztować 3 funkcjonariuszy rosyjskich, którzy doprowadzili do tego, że śmierć poniósł pan prezydent i cała elita, która leciała samolotem numer 101. Decyzja sądu warszawskiego w 2022 roku. To co, to jest też kłamstwo? To jest też nieprawda? To jest też wyobraźnia? Przez cały czas przekazujecie fikcję. Przez cały czas przekazujecie kłamstwa. Powiem o 2 sprawach, jeżeli mi pani pozwoli na to sformułować. Dlatego, bo one są nieprawdopodobne i naprawdę
Naprawdę życzę panu ministrowi.